Pan z wami. Słowa ewangelii według Świętego Marka. Jezus wyszedł znowu nad jezioro. Cały lud przychodził do niego, a on go Nauczał. A przechodząc, ujrzał Lewiego, syna Alfeusza, siedzącego na komorze celnej i rzekł do niego. Pójdź za mną. Ten wstał i poszedł za nim. Gdy Jezus siedział w jego domu przy stole, wielu celników i grzeszników siedziało razem z Jezusem, i Jego uczniami. Wielu bowiem było tych, którzy szli za Nim. Niektórzy uczeni w piśmie spośród faryzeuszów, widząc, że je z grzesznikami i celnikami, mówili do Jego uczniów, czemu On je i pije z celnikami i grzesznikami. Jezus usłyszawszy to, Rzekł do nich: Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem, aby powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. Oto słowo pani. Święty, przyjdź przez serce Maryi, aby nasze serca rozkwitały, promieniowały pięknem i dobrem serca Jezusa. Przyjdź, abyśmy zostawili wszystko to, co jest duchową komorą celną, grzechu, niewierności i zdrad. Abyśmy poszli za Jezusem od razu, jak Mateusz, jak Bazylii. Błogosław każdego z nas, Błogosław to nauczanie. Błogosław, aby słowa Boże nie upadły na ziemię, ale e, zostały ukryte w sercach każdego z nas, tak jak to czyniła Maria. Szala Maria, Maria Malen, Ewahala halhammenun, Jewachahenun, Ebalahhala. Adonai, Adonai. Chrystus przechodzi koło różnych miejsc, miejscowości, koło różnych ludzi, ale nie wszystkich powołuje na swoich uszów i apostołów. A w tym wypadku powołał jasno, wyraźnie lewiego syna Alfeusza. Bądź za mną. To znaczy właśnie stań się moim uczniem, dołącz do grona tych, którzy idą za mną, którzy mnie słuchają, którzy mnie naśladują, Wstał i poszedł. I jego nawrócenie wywołało wielkie poruszenie w jego otoczeniu, w jego środowisku. Wielu celników, wielu jego przyjaciół, którzy prowadzili złe życie grzeszne, pragnęli spotkać Jezusa, bo wiedzieli, że się zmienił, że jest inny, że jest radosny i szczęśliwy. A często był przybity i smutny, mimo że miał wszystko i niczego mu nie brakowało. Ale jego życie było życiem bez celu, bez sensu. Kiedy pojawił się Jezus, stał się Jezus jego celem życia, szczęściem i nie potrafił i nie chciał żyć już inaczej. Zostawił wszystko, co do tej pory było dla niego wszystkim. Ale jakie to życie żyć, siedząc na komorze celnej, ściągać pieniądze, żyć z nieczystych pieniędzy, nadużywać władzy, wykorzystywać biednych, być chciwym, być egoistą skupionym tylko na sobie? Ale kiedy idzie się za Jezusem. Człowiek wszystko rozdaje dla miłości Jezusa ukrzyżowanego, dla ubogiego Jezusa. On stał się ubogim. Nie potrzebował już tego, co do tej pory uważał, że jest konieczne, niezbędne bycie z Jezusem. Proste, pokorne życie. Nie ma lepszego. Ale nie, nie wszyscy byli zachwyceni tym, co się stało z Lewim, jego przyjaciółmi. Byli tacy, którzy byli zgryźliwi, marudni, krytykowali Jezusa, i ty, którzy pod wpływem Jezusa zmieniali się. Czym on jest i pije z celnikami, grzesznikami, przebywa z takimi e, ludźmi upadłymi, a nie chce przebywać z nami? Oczywiście Pan Jezus też wchodził do domów faryzeuszy, uczonych w piśmie, rozmawiał z nimi. Nie gardził nikim. Ale często ci, którzy go przyjmowali jako właśnie uczeni w piśmie, faryzeusze, arcykapłani, tego typu ludzie, oni tak naprawdę bardzo w swoich sercach mieli to, żeby się Jezusowi sprzeciwiać, że przyjęli Go do domów, ale nie do serc. Wystawiać Go na próbę chcieli, a nie przyjąć Jego Naukę jako naukę życia dla nich. Więc oni byli oburzeni. Przebywa z ludźmi zepsutymi, być może dlatego, że sam jest jednym z nich. Upija się z żarłokiem. To było wszystko złośliwe. Przecież pan już nigdy czegoś takiego nie czynił. Był, jeżeli chodzi nawet o spożywanie posiłków. Skromny i powściągliwy, raczej pościł niż nasycał się. I Pan Jezus zdecydowanie broni tych, którzy byli przy nim. Oni źle się czują, źle się mają. Są chorzy, ale potrzebują mnie lekarza i ja się nimi zajmuję. Ja ich uzdrawiam swoją obecnością i swoim słowem. Moja nauka jest dla nich lekarstwem. I pokarmem. Oni mnie potrzebują. A wy? Za kogo się uważacie? Oni są grzesznikami, którzy chcą przy mnie stać się sprawiedliwymi i świętymi. A wy kim jesteście? Uważacie się ze sprawiedliwych i świętych, ale gardzicie mną i tymi, którzy idą drogą Bożą. Idą za mną. Którzy na nowo stają się dziećmi Boga, mojego Ojca. Kim jesteście? Wy jesteście chorzy, uważacie się za zdrowych, ale to złudzenie, to kłamstwo. Wasze czyny, które spełniacie, pobożne, was e, nie ochronią przed moją sprawiedliwością i prawdą, którą ja jestem. Żyjcie w prawdzie, przyznajcie się, że jesteście nawet w gorszym stanie niż ci. Którzy są przy mnie, niż Mateusz, niż jego przyjaciele. Oni już zdrowieją, oni już czują się lepiej, już doświadczają odpuszczenia grzechów. A wy, jeżeli nie nawrócicie się, umrzecie w swoich strasznych grzechach, nikt wam nie pomoże. Przy okazji tej pięknej Ewangelii, e, taka anegdota e, prawdziwa. Jedna z e, sióstr, która tutaj już od kilku lat e, przyjeżdża, przywozi tutaj wiele osób też do, do tego miejsca, które również się tutaj nawracają, nawrócili e, i ma takie pragnienie, żeby dalej to czynić. E, Pan Jezus ją tak e, głęboko, pięknie formuje, zmienia. Stara się naśladować Pana Jezusa, żyć wiarą nieustannie. Być w szkole Pana Jezusa, jego serca. I ja osobiście też widzę przemianę w ciągu kilku lat w niej, w jej życiu. I ona pragnie ewangelizować, głosić Pana Jezusa. Nie patrzy na to, czy komuś się to podoba, czy nie, czy ktoś chce słuchać, czy nie, ale czyni to z szacunkiem, bez jakiegoś narzucania też siebie i tej właśnie nauki pięknej Jezusowej. I raz zdarzyło się, że była w sensie, że jak dobrze pamiętam, w restauracji z kilkoma osobami. I tam również był mężczyzna, który był zaproszony przez kogoś i oni rozmawiali ze sobą. A był to mężczyzna, który gardził chrześcijaństwem, panem Jezusem. I właściwie pogardzał tym, o czym ona mówiła, jej wiarą, jej miłością do pana Jezusa, bo ona. Składała świadectwo miłości do pana Jezusa eee, i tak krytykował. I tak właściwie, właśnie można powiedzieć, że jego wypowiedź to była jednym wielkim bluźnierstwem, przeklinaniem. I aż dziwne, że, że oni wytrzymali z nim, ale ona mówiła, że modliła się w sercu za niego. Panie, dotnij tego bluźnierce, tego biednego człowieka, który tak ci zło rzeczy i też mnie obraża. Ale mnie boli to, że on ciebie obraża, że ciebie tak źle traktuje. Panie, dotnij go, zrób coś, panie, żeby on tak nie bluźnił. I skończyła modlitwę. No i tam też pili wino. Był kieliszek z winem, i on chciał się napić tego wina. I okazuje się, że tam była pszczoła, która go ukąsiła, kiedy pił to wino. Natychmiast wspuchł mu język. I tam i był sam był przerażony tym, co się stało. Zaczął bełkotać, że to na pewno przez to, że tak bluźnił, ona powiedziała: no, więc Pan Jezus od razu zareagował na jej modlitwę. Od razu była odpowiedź. pani prosiła Panie, dotnij go, powstrzymaj go, żeby już ci tak nie bluźnił. Więc Pan Jezus słucha naszych modlitw i powstrzymał Go już tak nie bluźnił. Pan Jezusowi. Nie złorzeczył, nie przeklinał także i ją nie obrażał. Więc to są takie zabawne sytuacje, ale mówiące o tym, że e, właśnie, że Pan jest po stronie tych, którzy Go kochają, którzy Go głoszą, którzy modlą się do Niego, którzy Go proszą. I, i oczywiście chce nawrócenia tych bluźnierców, którzy tak Go obrażają i którzy nawet złorzeczą tym, którzy kochają Pana Jezusa. Więc... E, Tutaj widzimy, że właśnie to jest świadectwo tego, jak bardzo jest Chrystus złączony z tymi, którzy, tak jak ta nasza siostra, idą za Nim. I że również jest gotów nawet tak powstrzymywać, nawet też karać, ale to właściwie to, to była taka i tak kara jeszcze łagodna dla tego człowieka za to, co robił. W całym Testamencie zabruźnienie Bogu jest była śmierć. Więc Pan Jezus jest łagodny, przebaczający, ale właśnie lepiej, żeby takie języki, które bruźnią, były ukoszone właśnie przez, przez pszczołę i powstrzymały się od tych bluźnierstw i złorzeczeń, nie żeby wykorzystać swój język właśnie do takich strasznych rzeczy. Eee. I to jest właśnie to, kiedy idziemy za Nim, bardzo Bóg pokazuje, że nas kocha. Wybraliśmy Go. Jeżeli Go jeszcze nie wybrałeś, to wybierz Go i idź za Nim. Tak jak właśnie ci ludzie z Ewangelii, tak jak ta nasza siostra, i, i sądzę, że my wszyscy to obecnie pragniemy tego, takiego właśnie życia takiej relacji z Panem Jezusem, która wydaje się niewiarygodna, ale jest możliwa. Również Taką, jaką miał właśnie wspominać dzisiaj święty Bazylii. On właśnie tak żył. Można żyć tak Bogiem. To nie jest trudne, to nie jest ciężarem. To nie przeszkadza w życiu codziennym, ale naprawdę uszczęśliwia, uskrzydla. Ten świat i sprawy tego świata nas przybijają, obciążają, ale nie Pan i nie Jego Słowa. Pan mówi... Pójdź za mną, za moją miłością, a nigdy nie będziesz tego żałować. Będę zawsze błogosławił Ciebie, Twoje usta, aby głosiły moją chwałę, Twoje serce, aby było pełne mnie, Twoje życie, aby było piękne, aby mój ojciec się zachwycał Tobą, widząc, jak bardzo jesteś zjednoczony, zjednoczona ze mną.